Paweł Jędrusik. Dziennikarz i fotoreporter gazety Co Tydzień oraz portalu jaw.pl Paweł Jędrusik otrzymał główną nagrodę w konkursie Stowarzyszenia Gazet Lokalnych Local Press 2016 w kategorii fotografia i fotoreportaż. Dziękuję bardzo za to wyróżnienie. Myślę, że dzieci widoczne na tych zdjęciach, bo ta nazwa Jiu-Jitsu 21 tyczy się pierwszej w Polsce, z tego co mi wiadomo, szkółki Jiu-Jitsu dla dzieci z zespołem Downa. To są chłopcy i dziewczynki zresztą też, którzy przychodzili na salę, nie potrafili nawet podskoczyć, a po roku treningów proszę sobie wyobrazić, że podskakują nawet na pół metra, robią przewroty w przód, przewroty w tył, także myślę, że warto. Oni na pewno też się ucieszą. Dziękuję bardzo za wyróżnienie. Cieszę się, że ten początek roku jest udany, te zdjęcia są zauważone, a najciekawsze jest to, że one wszystkie są wykonywane w Jaworznie i to jest, myślę, dla mnie takie najważniejsze, żeby to Jaworzno było pokazane w całej Polsce, na całym świecie. W tym składzie zdjęć wyróżniał się i jakością, i podejściem do tematu, i jakby czasem wykonania, bo to nie jest jeden dzień, kiedy zostały te zdjęcia wykonane, tylko tam chyba były dwie wizyty, jeśli dobrze pamiętam, z zapisów na zdjęciach. Był ładnie ułożony, poruszający, fajny, zrobiony, trudny tak naprawdę temat, bo łatwo go można zepsuć. Dzieci niepełnosprawne to jest coś takiego, co... To jest taki temat, do którego trzeba podejść bardzo delikatnie. W czwartek na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, podczas której wręczono nagrody dla najlepszych artykułów prasowych, fotografii oraz filmów wideo. To jest święto gazet lokalnych. Oczywiście trudno je określić na konkretny dzień, bo to jednak zależy od tego, kiedy nam nasz przyjaciel Zamek Królewski udzieli miejsca, ale niech to będzie na zawsze marzec. Jeden z dni takich jak dziś, kiedy rzeczywiście możemy się cieszyć z tego, że są gazety lokalne, że ktoś nas docenia, że mamy możliwość pracy w naszych prywatnych, niezależnych mediach, że możemy mówić to, co chcemy mówić i to mówimy. Nie boimy się nikogo, staramy się wykonywać naszą dziennikarską robotę jak najlepiej. Mimo, że czasem mamy z tego powodu kłopoty, bo patrzymy władzy na ręce, a władza nie lubi, jak się jej patrzy na ręce. No ale cóż, taka jest nasza misja i tą misję będziemy pewnie ciągnąć jeszcze i jeden dzień dłużej. Konkurs SGL Local Press jest organizowany od lat przez Stowarzyszenie Gazet Lokalnych i jest skierowany do gazet z całego kraju. Coroczna gala jest także okazją do wymienienia poglądów na temat prasy lokalnej oraz rozmów o jej kondycji. Myślę, że przede wszystkim pokazujemy, że te gazety są, że to są gazety, które nie powstały wczoraj i dziś, tylko mają piękną tradycję na rynku. Większość z weteranów tego stowarzyszenia, które jest organizatorem konkursu, to są gazety, które mają już 25-letnią historię. Nie jest trudno, nie jest tak jak wszystkim mediom w dobie multimediów, nie jest łatwo, nie jest łatwo. Niemniej jednak idą do przodu, rozwijają się, dbają o to, żeby przeżyły nasze wydania papierowe, ale również pięknie rozwijają się w zakresie multimediów, czego dowodem dzisiejsze wyróżnienia i nagrody. W tym roku nadesłane prace oceniało jury w składzie Renata Gluza, Mariusz Kowalewski, Grzegorz Kopacz, Andrzej Grygiel, Marzanna Zielińska, Andrzej Poczobut, Marcin Kowalczyk oraz Mariusz Szczygieł, który był przewodniczącym jury i prowadził galę wręczenia nagród. Co roku przyznawana jest nagroda Gazety Roku, która trafia do gazety z największą ilością nominacji do Nagrody Głównej. W tym roku Gazetą Roku został Tygodnik Podhalański, a nagrodę odebrał wydawca tygodnika Jerzy Jurecki oraz redaktor naczelny Paweł Pełka. To jest dla nas wielki zaszczyt, rzecz jasna. Gazeta Roku to jest dzisiaj poważna marka, a gazeta, która ma 27 lat, bo Tygodnik Podhalański ukazał się pierwszy numer w Wigilię, czyli 24 grudnia się ukazał, 89 roku, czyli 27 lat temu. No to jest dowód na to, że warto było. Przyznano także nagrodę za portal internetowy. Za najlepszy został uznany nowiny.pl. Najlepsze teksty położone dziennikarskie mają wzięcie. Dlatego otworzyliśmy taki dział magazyn nowiny.pl, gdzie promujemy long formy, długie formy dziennikarskie, wywiady, porządne teksty. I chcemy właśnie czytelnika w coś takiego, na coś takiego zachęcić, bo wiemy, że ten czytelnik coraz krócej siedzi na tym portalu,
a w takiej formie to on sobie na tym portalu posiedzi trochę dłużej. Wśród nagrodzonych znaleźli się także dziennikarze, którzy mieli po kilka nominacji w różnych kategoriach. Na pewno potrzebna jest do tego pasja. Jeżeli ktoś lubi rozmawiać z człowiekiem, lubi kontakt z ludźmi, bo to w gazetach lokalnych, w mediach lokalnych jest bardzo ważne, bo ten kontakt jest bezpośredni, bliski. Jeżeli ma w sobie pasję, lubi pisać i potrafi przekazać te emocje, bo one są w reportażu najważniejsze, to zapraszam. Oprócz nominacji w kategorii fotografia prasowa i fotoreportaż, gazeta Co Tydzień była także nominowana w kategorii dziennikarska akcja społeczna lub interwencyjna za akcję Uratujmy Las. Dyplom w imieniu redakcji odebrał redaktor naczelny Franciszek Matysik. Wszystkim zwycięzcom tegorocznej gali SGL Local Press serdecznie gratulujemy.